Cześć Krzysiek. Cześć Łukaszu, miło Cię widzieć, słyszeć, co prawda online'owo tylko, ale no, zawsze coś. No właśnie, słuchaj, teraz chyba bardzo często z ludźmi rozmawiasz właśnie w ten sposób. To prawda, powiem Ci, że jak był taki ten gorący okres pandemiczny, to właściwie albo u mnie był live na moim Instagramie, albo na Instagramie Telewizji Polsat, albo ja byłem gościem na czyimś live'ie i tak to życie towarzyskie toczyło się online'owo. To teraz taki trochę powrót do tego, bo tak, musiałem tu lampę ustawić, biurko przestawić, nic nie widać, zabawkę, wie, żeby się z tobą spotkać, a tak właściwie to było co wieczór tak, tak to wyglądało. Rozumiem, czyli jesteś generalnie obyty z tą formą aktualnie komunikacji. Słuchaj, Krzysiek, a powiedz mi, no bo jakby nie było, no, to co się wydarzyło spadło tak na nas wszystkich bardzo znienacka, powiedz mi, czego ci tak naprawdę brakowało, kiedy wszyscy musieliśmy po prostu siedzieć w domu, no i mogliśmy rozmawiać tylko tak jak teraz. Najbardziej brakowało mi ludzi, wiesz, bo na początku może cieszyliśmy się, że jakby część obowiązków można wykonać przez online'owo, czyli jakby nie ma czasu na dojazdy, bo jesteś tu w domu. No i to może tak było pierwsze dwa tygodnie, to okej, ale potem brakuje ci ludzi, kontaktu, tego, żeby wyjść na kawę, zjeść coś na mieście, pogadać, popatrzeć komuś w oczy. Wiesz, to nagle ten kontakt stał się taki trudny do zniesienia. To, co na początku było takim, że jednak można, tyle rzeczy można załatwić online'owo, bo można, ale brakuje człowieka i to chyba było najtrudniejsze w tym czasie. No wierzę ci, ja ci powiem szczerze, że kiedy wchodziłem... A tobie? Ja kiedy, wiesz co, wchodziłem do sklepu, żeby coś kupić, to też się właśnie cieszyłem. O, człowiek! Kogoś w końcu zobaczyłem. Słuchaj, no jakby nie było, ty ludziom przez swoją pracę, przez to, czym się zajmujesz, dałeś całą masę w swoim życiu fantastycznych emocji. Mam taką nadzieję. Oj, na pewno tak, wiem o tym, sam się o tym też przekonałem. I chciałem, wiesz co, właśnie wrócić do tego, bo jakby nie było, no twoja praca jest wielką częścią twojego życia. Prowadziłeś całą masę przeróżnych programów rozrywkowych. W niektórych nawet się spotykaliśmy. Tak, ja tutaj... ale w serialach też się spotykaliśmy. Też się w serialach spotykaliśmy, oczywiście, przecież występowałeś w Pierwszej Miłości. Natomiast... Łukasz, czy ty występowałeś w programie Michała Pojbusiewicza? Dawno temu tak. No, 997. Dawno temu tak. Ty też? Nie, ale ja to kiedyś bardzo przed laty, no bo kiedyś, jak nie wiem, no lat temu, wiele, jak ty zaczynałeś, to był rok 2000 któryś, prawda? No tak, tak, to był chyba 2000 albo 2001, jak ja zaczynałem. No, tak sobie właśnie to w takim kryminalnym programie, ale ty też dalej kontynuowałeś to, bo my się spotkaliśmy, znaczy nie wiem, czy w tym samym czasie, ale w Pali Zbrodni grałeś, prawda? Grałem. No, ja też coś tam, a chyba najwięcej razy spotykaliśmy się, ale to ty mi powiedz, albo w Pierwszej Miłości, albo w Kiewskich. Wiesz co, nie. Spotykaliśmy się gdzieś indziej najczęściej i to nawet leży tutaj przede mną. Był to program rozrywkowy. Słuchaj, jeden z wielu, który prowadziłeś, a mianowicie jak oni śpiewają. Tak jest. Jak to oni... karta. Jak oni śpiewają. Bo ja mam cię na małym ekranie, dlatego muszę, wiesz, patrzeć tu przez okulary, bo jesteś taki malutki w poziomie u mnie. Okej, dobrze, to będę... Na telefonie cię odbieram. Będę ci pokazywał to w takim razie bliżej kamery. Tych programów mam jeszcze tutaj kilka przed sobą. Może zgadniesz, który program leży jako drugi? Gra w ciemno. Nie, nie do końca. Mianowicie Dwa Światy. Dwa Światy, ale ty byłeś tam, ty wchodziłeś do nich, prawda? Byłeś gościem specjalnym w Dwóch Światach. Nie w Dwóch Światach, tylko w barze. Byłem gościem specjalnym. A w Dwóch Światach? W Dwóch Światach nie byłem. Nie byłem nigdy. Natomiast przy tym adresie się... Dwa Światy? Przy tym adresie się często spotykaliśmy. Dwa Światy. A, okej, to może wyjaśnijmy, że studia firmy ATM we Wrocławiu są właśnie przy ulicy Dwa Światy na pamiątkę naszego programu. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ale to nie koniec. Krzysiek, kolejny program... teraz bar. Kolejny program to jest awantura o kasę. Czyli grałeś w drużynie specjalnej? Nie grałem. Ale powiem ci szczerze, że uwielbiałem ten program oglądać i zawsze on we mnie budził cały czas. Zachęcam cię, cały czas są odcinki emitowane. Stare. Dobrze, może do nich jeszcze wrócę. Słuchaj, kolejny... Ale oglądaj codziennie. Kolejny program to jest w ogóle fenomen. Chyba nigdy wcześniej w historii tego programu
nie wydarzyła się taka sytuacja, jaka wam się zdarzyła podczas ostatniej edycji, czyli musieliście go nagle przerwać. To jest taniec z gwiazdami. To jest taniec z gwiazdami. Taka sytuacja miała kiedykolwiek wcześniej miejsce, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek innej stacji telewizyjnej? Wiesz coś może o tym? Wydaje mi się, że nie, ale też dlatego, że nie było próby generalnej tego trudnego okresu i świat tego w ogóle nie ćwiczył, tak samo jak media. I pamiętam, że to było coś niesamowitego, bo wtedy my zaczęliśmy program, zaczęło się posiedzenie rządu, albo ono trwało i tak naprawdę ono się skończyło w drugim przerwie reklamowej przed wynikami i wtedy okazało się, że nie można się gromadzić, trzeba, musimy się zamknąć w domach i weszły te obostrzenia i właściwie no tak jakby mieliśmy minuty na podjęcie decyzji, co zrobić. No i taką najlepszą było to, żeby zakończyć w tym momencie, przerwać, pójść do domu, poddać się temu lockdownowi narodowemu i dopiero wrócić, kiedy już sytuacja się uspokoi. Także to niesamowite, bo ta decyzja zapadła w kilka minut w czasie trwania programu na żywo. Ja nie wiem, czy kiedyś coś takiego się wydarzyło, że program trwa jak łódź, która, czy jak statek kosmiczny, który wystartował, lub samolot, który musi wylądować, ale w górze okazuje się, że jest nowa rzeczywistość i w tej górze w czasie lotu trzeba było podjąć taką decyzję. No właśnie, powiem ci, że no, decyzja oczywiście zaskoczyła i was, i wszystkich innych, łącznie ze mną. Ale wracamy 4 września, zapraszamy. Bardzo się cieszę, na pewno będę oglądać. Może was nawet odwiedzę w studio. Byłoby nam bardzo miło, zapraszam. Dziękuję ci bardzo. Słuchaj, no i ostatni program, który tutaj leży, to jest Joker. To jest Joker, który także prowadzisz, prowadziłeś. Tak. Tak, ale powiedz mi tylko, czy ty grałeś w Jokerze? Nie. Nie grałeś. Dlatego, że my się tak często spotykamy, czy to są seriale, czy programy rozrywkowe, czy właśnie specjalne odcinki teleturniejów, że mi się wydaje, że ty byłeś we wszystkich albo prawie wszystkich. No prawie we wszystkich, tak. Krzysiek, a powiedz mi taką jedną rzecz, bo prowadziłeś całą masę różnego rodzaju programów. Czy kiedykolwiek, w jakimkolwiek wziąłeś udział? Oj tak, słuchaj, to jeszcze wcześniej, lata temu, pamiętam, że jeszcze pracowałem w Telewizji Polskiej i wtedy wziąłem udział w programie Randka w ciemno, ale na cel charytatywny, czyli jakby ta wycieczka, można było ją spieniężyć i to było, grał wycieczkę dookoła świata i wyobraź sobie, że wygrałem to. Wiesz, i miałem jakąś panią, której w ogóle nie znałem, że ja niby z nią lecę tą wycieczkę dookoła świata, ale to było, wiesz, charytatywne, więc dla zabawy, ale wygrałem. I też było tak, czasami jest tak, że, ale to się dzieje spontanicznie, że proszę, żeby mój gracz usiadł na moim miejscu i wtedy komputer losuje dla mnie pytania i czasami tak się bawię, żeby sobie chwilę po prostu pograć, bo to jest tak, że jeżeli ja prowadziłem, no nie wiem, ze 3,5 tysiąca odcinków różnych teleturniejów, bo gra w ciemno, awantura o kasę, rosyjska ruletka, gdzie jest kłamczuch i wiele, wiele innych, to wiesz, jednak masz do czynienia z wiedzą, która gdzieś tam ci wchodzi do głowy, więc jest dużo łatwiej. No właśnie, tak, słuchaj. Czasami tak się bawię. No właśnie, w teleturniejach najczęściej trzeba się posługiwać wiedzą, albo zręcznością, albo jeszcze jakimiś innymi umiejętnościami. Ja dzisiaj będę chciał ciebie zaprosić do pewnego rodzaju zabawy, gdzie nie będziesz się musiał posługiwać ani wiedzą, ani zręcznością, a postaram ci się udowodnić, że coś takiego jak telepatia istnieje i posiadasz ty również takie zdolności. Na samym początku naszej rozmowy wspomniałeś program Gra w ciemno. Przy tym programie także się spotkaliśmy. Pamiętasz, tam trzeba było odgadnąć, jaka kwota znajduje się w zamkniętej kopercie. To znaczy dobrze było wiedzieć, żeby wiedzieć jak grać, jak iść to. Dokładnie tak, dokładnie tak. Krzysiek, ja tutaj zapisałem także pewną kwotę i zamknąłem ją w tej kopercie. Postaram się za moment, żebyś odgadnął, jaka liczba jest tam zapisana. Krzysiek, chciałbym, żebyś w tym momencie wyobraził sobie, że patrzysz na wielki zegar, taki jak licznik, składający się z kilku cyfr. Na razie te cyfry ustawione są wszystkie na zero. Ale wyobraź sobie, że ten licznik zaczyna się nagle obracać. Cyfra za cyfrą, i one się kolejno wyświetlają przed tobą.
i powstaje liczba, którą widzisz teraz w swoich myślach, zbudowana z tych cyfr. Jaka liczba przychodzi ci teraz na myśl? Ja mam dwie liczby. Na początku, jak w ogóle zacząłeś mówić, to była to liczba 100, a teraz milion. 100 lub milion? Tak. Rozumiem. Krzysiek, dam ci jeszcze minutę na to, żebyś podjął decyzję, czy będzie to 100, czy będzie to milion. Podejmij ją teraz. Podjąłem. I jaka to jest decyzja? 100. Że to jest 100. Krzysia. Tak. Decyzja to jest 100. Okej. Okay. Czy kiedykolwiek, nie wiem, grałeś, obstawiałeś jakieś gry dotychczas? Wiesz co, no można powiedzieć, kiedy byłem w Las Vegas, no bo, a sam mieszkałem, bo hotele tam są na ogół w kasynach, to postanowiłem zejść i zagrać, to tam miałem, wiesz, ze $20, pomyślałem sobie, że przegram, no i trochę się pobawiłem, ale to było tylko dla zabawy. Natomiast tak to nigdy nie grałem. Co tam jest napisane, bo mam już to bardzo małe. Okej, okay, tu jest napisane, Krzyśka decyzja to 100. 100, widzę. Widzisz? Mhm. Dobrze. Słuchaj, do tego wrócimy za moment. I za moment się okaże, czy rzeczywiście 100 jest zapisane w tej kopercie. Natomiast teraz chciałbym z tobą wrócić jeszcze do tych programów. Mianowicie zagrać z tobą w tak zwane pary. Za moment odpowiesz na kilka pytań i będziesz znał odpowiedzi. Będziesz wiedział, które są właściwe. Nie będziesz wiedział, skąd wiesz, że ta odpowiedź była właściwa, ale będziesz o tym wiedział. Słuchaj, zaczniemy po drugiej stronie tych kartek są dokładnie te programy, które leżą tutaj przed nami. Okay. Zaczniemy może od tego. Ja mam do ciebie pierwsze pytanie. Krzysiek, najpiękniejsze twoje wspomnienie z dzieciństwa to? Okej. Okay. Jakie jest twoje najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Mam opowiedzieć? Powiedz. No jest to na przykład wyjazd z moim tatą nad jezioro Babant, niedaleko Mrągowa. Okej, okay, Krzysiek, powiedz mi, no. Czy to, co trzymam w dłoni, to jest jak oni śpiewają Dwa Światy, Awantura o kasę, Dancing with the Stars czy Joker? Jak oni śpiewają. To jest jak oni śpiewają. Tak. To jest twoja decyzja. Okej. Okay. Dobrze, Krzysiek, a powiedz mi, co najbardziej podziwiasz w innych ludziach? Żeby tak jednym słowem powiedzieć, tak? Na przykład. No chyba, że jest to więcej rzeczy, to możesz wymienić kilka innych słów. Wiesz co, no mnóstwo, ale... Pierwsza rzecz, która przychodzi ci na myśl. Szczerość. Szczerość. Okej. Okay. Podziwiasz szczerość. To są w takim razie Dwa Światy, Awantura o kasę, według ciebie Taniec z Gwiazdami, czy może Joker? To są Dwa Światy. To są Dwa Światy. Tak. Okej. Okay. Mam do ciebie kolejne pytanie. Krzysiek, czego najbardziej się boisz? Wiesz co, zawsze wydaje mi się, że boimy się coś, na co nie mamy wpływu, przynajmniej do końca, a właściwie jedyną taką rzeczą, tak mi się wydaje, na którą do końca nie mamy wpływu, to jest zdrowie, myślę, że możemy w ogromnym stopniu to kontrolować, trochę tak też mentalnie w to wierzę, ale jednak nie wszystko jest w naszych rękach. To może to. Rozumiem. Czyli według ciebie to jest Awantura o kasę, Taniec z Gwiazdami czy Joker? To jest Taniec z Gwiazdami. To jest Taniec z Gwiazdami. W porządku. Krzysiek, mam do ciebie kolejne pytanie. Tylko zobaczę, co by teraz z tobą zagrać. Może zagramy tak. W domu wolisz sprzątać czy gotować? Wiesz co, wolę sprzątać, dlatego że... Wolisz sprzątać? Tak,
dlatego że to jest taki sukces, który widzisz od razu. To jest drobiazg, który robisz i jest od razu piękny. A ja mam siłę na punkcie porządku, sprzątania, czystości, organizacji siebie i świata dookoła. Okay. Krzysiek, to jest Krzysiek, to jest Joker czy awantura o kasę? To jest Joker. To jest Joker. Czyli została nam ostatnia możliwość, a mianowicie awantura o kasę. Mamy ułożony komplet. Tak. Krzysiek, dam ci teraz 5 sekund na ewentualną zmianę decyzji. Jeżeli czujesz, że któreś dwie do siebie nie pasują, po prostu to zmienimy. 5, 4, 3, 2, 1. Jaka twoja decyzja? No nie, zostawiamy, jest dobrze. Zostawiamy, jest dobrze. Tak. Więc rzeczywiście tutaj znajduje się, jak oni śpiewają. Dwa światy pasują także. Są tutaj dwa światy. Dancing with the Stars. To także dobra odpowiedź. I Joker oraz awantura o kasę, masz pełen komplet. No Łukasz, nie wiem jak to zadziałało. Powiem ci, że tak wielokrotnie myślałem o tym, co robisz. I wiesz, no jednak jestem dosyć, chociaż może trochę coraz mniej racjonalnym człowiekiem wraz z latami, ale generalnie jakby bardzo się blisko ziemi trzymam. No ale coś w tym jest, kochany, powiem ci, bo wielokrotnie już myślałem o tobie, o tym, czym się zająłeś, też masz swoją pasję, jak ja mam. I myślę, że jednak tajemnice naszego umysłu i to, co jest niepojmowalne, są... Krzysiek, idźmy do końca, ponieważ cały czas zostaje koperta, w której twierdziłeś, że jest... Że jest 100. Że jest 100. Ale wahałem się, bo tam myślałem, że milion, potem myślę albo milion, albo 100 i tak ta... Bo to 100, to od razu, jak tylko wyciągnąłeś to, to mi się pojawiło w głowie ta 100 od razu. Okej, okay. Otworzymy kopertę. Zanim zapytałeś. Otworzymy kopertę i zobaczymy, co znajduje się w środku. W środku znajduje się kartka, którą dziś rano zapisałem. Chciałbym, żebyś to przeczytał. O, to muszę poczekać, poszerzę ekran. O, okej. Poczekaj. Jestem przekonany, że kwota, którą... I tu nie widzę, bo się zagina. Że liczbę, którą zobaczy dziś w myślach Krzysztof Ibisz, wyniesie 100. To. 31 lipca 2020, to jest twoja wygrana. Słuchaj, no cudownie. Cudownie, zrób mi potem z Kielina, proszę, i wyślij, dobrze? Dostaniesz na pewno. Super. No brawo, powiem ci, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo to jak tylko wyjąłeś tą kartkę, nawet nie pytając o nic, od razu to 100 mi się pojawiło w głowie, od razu. Potem ten milion przyszedł, ale on był dużo bledszy niż te 100, ale to jak zapytałem siebie, to co, to 100 było tak bardzo wyraźne, wiesz? Bardzo. Ale kombinowałem tak i mówię, jeżeli ty chciałeś wpaść na to, co pomyślę, to 100 to nie jest taka liczba, że wow, że gdybyś ty miał myśleć, to pomyślisz, okej, okay, powie milion, powie 5 milionów, powie 500 tysięcy, powie 10 tysięcy, ale nie 100, bo to jest taka liczba nie robiąca wrażenia. Ale tak mocno mi siedziała w głowie, odkąd tylko wyjąłeś tą niebieską kopertę, że to było oczywiste, że ja chcę ci powiedzieć 100, ale nie myślałem, że ty 100 obstawisz. Krzysiek, czy często w życiu kierujesz się intuicją? Słuchaj, coraz częściej. Powiem ci, nie wiem, czy jest jakaś różnica dla ciebie w odbiorze między sercem a intuicją, ale na przykład ta pandemia spowodowała, że mam taką nową metodę do rozwiązywania wielu spraw, rozważania propozycji, że kiedy nie wiem, co zrobić, to tak staram się mieć chwilę dla siebie, gdzieś tam sobie z boku usiąść i poczuć, co mówi moje serce. Czy ja tego chcę, czy tego nie chcę, czy będę się czuł w tym dobrze, czy nie. No, czyli można powiedzieć, że jest to jakaś rozmowa z intuicją. I kiedy w ogóle w życiu, kiedy podejmowałem decyzje racjonalne, takie nawet czułem, nawet prywatne, że wbrew sobie, ale podejmuję je jakoś tak, wydawało mi się racjonalnie, powiem ci, że za każdym razem tego żałowałem, za każdym razem. A kiedy podejmowałem decyzje związane z tym, co czuję, czyli co mówi moje serce, czyli być może intuicja, to zawsze wychodziłem na tym dobrze i
Nawet jak coś się nie udało, to cieszyłem się, że podjąłem to wyzwanie. A kiedy umysł rządził mną, czyli takie racjonalizacja, to nie było to dobre. Więc teraz generalnie siadam, zapadam sprawę w siebie i myślę, czy ja tego chcę, co mówi moje serce, czy to jest to, na co chcę poświęcić jakby cenny czas mojego życia. Pięknie, Krzysiek. A ty jak robisz? Krzysiek, przygotowując to zadanie dla ciebie i tak jak wszystkie inne hakera umysłu, zawsze właśnie staram się obudzić w ludziach fantastyczne emocje. I cieszę się, że to, co teraz mówisz, jest takie szczere i takie fajne, dlatego, bo mnie to strasznie cieszy, że również w końcu wziąłeś udział w jakimś teleturnieju, nazwijmy to, no super. Eksperymencie, który jeszcze w dodatku wygrałeś. I wygrałeś dlatego, bo zaufałeś sobie i zaufałeś swoim uczuciom. Krzysiek, z całego serca ci życzę, żebyś zawsze podejmował w życiu fantastyczne decyzje, żebyś nigdy się nie zmieniał i żebyś zawsze wierzył w to, co w tobie w sercu po prostu siedzi i gra. A ja ci bardzo też dziękuję, bo to myślę, że każdy z nas miał taki czas na refleksję, kiedy siedzieliśmy w domach i zajmowaliśmy się właśnie sprzątaniem, gotowaniem, ogarnianiem porządkami po 10 razy w tej samej szufladzie, ale to nam też dało mi się do myślenia i chciałbym, żeby taka refleksja nad życiem, którą myślę, że jednak w nas zapadła, została na dłużej. Nie wiem, czy ona na długo zostanie, ale mam nadzieję, że jakiś przynajmniej ślad tej refleksji będzie, że będziemy żyli inaczej, bardziej uważnie, że będziemy bardziej powiązani z naszymi emocjami, z naszymi uczuciami i będziemy starali się wykorzystać ten czas, który jest nam dany, jak najlepiej, także dla dobra innych, żeby inni z nami się czuli dobrze, bo w sumie teraz myślę, że po tym, tak jak mówiliśmy na początku, że brakuje nam ludzi, to nie ma nic ważniejszego niż ludzie, rodzina, przyjaciele. Przyjaciele, to ja mówię, że to jest rodzina, którą sami sobie wybieramy. Że to jest chyba taka najważniejsza rzecz w życiu i nie warto tego gdzieś pominąć. Także słuchaj, skoro tak mówimy, to pozdrów serdecznie Emilię, Mikołaja. Ciebie też pozdrawiam i dziękuję. Miło mi, że zaprosiłeś mnie do swojego hakera. Cieszę się, że mogliśmy się znowu spotkać. Pozdrawiam cię. Trzymaj się. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Pa. Cześć. Cześć wszystkim. Pa.